Skąd pomysł na tworzenie filmu o błogosławionej Karolinie Kuskównej? Nieustannie wierzę, że takie pomysły sufluje opatrzność i nie tylko mnie, ale całemu zespołowi, który inspiruje wiele pomysłów powstających przy tym projekcie. Wszystko to zaczęło się 2 lata temu, kiedy przygotowywaliśmy spektakl Brat naszego Boga, po którego premierze wybiegaliśmy w przyszłość, mając przed sobą w perspektywie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz 1050-lecie Chrztu Polski. I te dwie okoliczności zainspirowały nas do tego, aby przygotować film. Z tych dwóch dat wybraliśmy Światowe Dni Młodzieży jako te bardziej bez precedensu w historii Polski, także polskiego Kościoła. I na tę okoliczność, jako wotum wdzięczności dla Ojca Świętego Franciszka, pragnęliśmy przygotować ten film. Tak, aby był ten czas sposobnością do tego, aby zaprezentować polskie duchowe dziedzictwo, wspaniałą polską pobożność, stosunkowo mało znaną za granicą polską świętą, która pozostaje wielkim autorytetem dla dzisiejszej młodzieży. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że żyjemy w czasach ogromnego prześladowania chrześcijan, głównie katolików w świecie, a Karolina, która później została błogosławioną, zginęła właśnie w obronie czci i wiary. A drugim tym aspektem, bardzo aktualnym, wziętym z żywota błogosławionej Karoliny, to obrona czystości, zwłaszcza dziś w obliczu tak zranionej godności kobiety. Tym bardziej, że drugim wątkiem obok Karoliny, która uchroniła dziewiczość dziewczęcą, jest postać Teresy, pohańbionej przez kozaka, która zachodzi w ciąży, chce spędzić płód, jak dawniej mówiono o morderstwie dziecka w łonie matki. I ona przechodzi po śmierci Karoliny pewną wewnętrzną przemianę. Ale bliżej o tym wątku dowiemy się z ekranów. A w jaki sposób dobierałeś aktorów? No tutaj także jestem pełen ufności, że opatrzność trochę nam pomogła, dlatego że ta obsada jest dla nas wymarzoną. Dlatego, że mamy wspólne wrażenie, że obsada jest bardzo trafnie dobrana i nie mówię tego przez ani chełpliwość, ani przez brak pokory, ale dlatego, że aktorzy prezentują wielki kunszt, wielkie doświadczenie, jednocześnie pokorę, dystans do swojej pracy, ale z drugiej strony wielkie zaangażowanie i doświadczenie, które przekazują z humorem, wielkim zaangażowaniem, którym chętnie się dzielą z nami, młodymi adeptami sztuki filmowej, więc jest i Paweł Tchórzelski, bardzo groźny, posępny, brutalny kozak, mający mimo wszystko pewną nutkę takiej wschodniej nostalgii w sobie, który na planie za każdym razem wprowadza pierwiastek czegoś zaskakującego. Mamy pana Dariusza Kowalskiego, który gra rolę ojca błogosławionej Karoliny, Jana Kuskę. Pan Dariusz jest człowiekiem obdarzonym wielką, głęboką wrażliwością, wielkim skupieniem na planie, wielką precyzją. To wszystko jest bardzo usystematyzowane, z drugiej strony tak pogłębione, więc jest to kolejny powód do podziwu. Oprócz pana Pawła i pana Dariusza jest i Zuzanna Lipiec, obdarzona wielką też charyzmą, która jakby wprowadza wiele ciepła w tej relacji Karoliny z matką, a to też o to chodziło. No i wreszcie jest pan Witold Biliński, który gra rolę księdza, przyjaciela błogosławionej Karoliny, postać historyczną, księdza Władysława Mędrale, który także wydobył z tekstu, który gra, wielką mądrość, wielką pokorę, a także wielkie świadectwo, powiem, gra księdza, który jest wielokrotnie napastowany przez plądrujące okolice oddziały kozaków. Dlatego obsada, myślę, jest mocną stroną tego filmu. Jesteśmy zaszczyceni, ale i wielce uradowani, że możemy jako studenci, też jako absolwenci Telewizji Trwam, przepraszam, Uczelni Szkoły Medialnej Toruńskiej, po prostu współpracować w relacjach mistrz, uczeń i mam nadzieję, że jest to również miłe spotkanie dla naszych aktorów. Do kogo skierowany jest film? No mam nadzieję, że zobaczy ten film jak najwięcej ludzi, zwłaszcza tych poszukujących, bez względu na wiek. Wprawdzie jest on dedykowany do ludzi młodych, może nastoletnich, może nieco starszych, ale myślę, że każdy znajdzie w nim coś ważnego, bo jest
dotyka on i problemu czystości i godności kobiety. Z drugiej strony coś, co jest dla nas wszystkich ważne, czyli świadectwo za wiarę. Nie tylko to świadectwo pisane dużą literą, ale także to świadectwo dnia codziennego, wyrażające się w tym, że idziemy przez miejsca publiczne, nie wstydzimy się deklarować swojej wiary, czyniąc zwyczajny znak krzyża, przejeżdżając obok kościoła, koło kościoła, koło innych miejsc kultu. Myślę, że ten film, takie mamy wielkie pragnienie, żeby on był inspiracją dla wszystkich widzów do lepszego życia, ale na pewno inspiracją dla nas, którzy staramy się włożyć w to jak najwięcej serca. Bardzo dziękuję przede wszystkim redakcji telewizji Tilma, co jest dla nas wielką radością, że mogliście być z nami przez te 3 dni zdjęciowe, dlatego że wtedy ten film Zerwany Kłos być może dotrze do większej liczby osób i podziwiam także razem z naszym zespołem wasz profesjonalizm. I jeszcze raz dziękuję i mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnych dniach zdjęciowych do filmu Zerwany Kłos.